Po przerwie świąteczno-noworocznej do Zabrza powróciła Superliga. Zanim jednak w hali Pogoni rozpoczął się hit kolejki, Ignacy Bąk oraz Mateusz Kornecki odebrali nagrody dla gracza listopada i grudnia. Pierwsze podanie wykonał legendarny piłkarz Górnika Zabrze Stanisław Oślizło. Pierwsza połowa spotkania pomiędzy Górnikiem i PGE Vive Kielce była naprawdę dobrym sportowym widowiskiem. Walka toczyła się praktycznie punkt za punkt i po 30 minutach na tablicy wyników widniał wynik 14-14. Druga część spotkania wyglądała już zupełnie inaczej. Vive przejęło inicjatywę i zyskało znaczną przewagę. Dopiero przy stanie 17-25 Zabrzanie zdołali się przełamać i ponownie nawiązać walkę. Niestety nie zdołali już odrobić strat i ostatecznie NMC Górnik Zabrze przegrał z PGE Vive Kielce 24-32. Tu wiedzieliśmy, że mecz w Zabrzu. Jeszcze nigdy do tej pory nie zdarzyło się tak, żebyśmy rozstrzygnęli go w pierwszych 10 minutach, bo tak po prostu się nie da. Wiedzieliśmy, że Górnik wyjdzie mocno zmotywowany. Mieli tą przewagę, że trochę więcej spotkań rozegrali w styczniu, więc są w formie meczowej, typowo meczowej. My jesteśmy tuż po przygotowaniach, jeszcze nogi dosyć ciężkie i widać było takie wątpliwości na parkiecie, właśnie spowodowane tym, że nie do końca jeszcze weszliśmy w rytm meczowy. W przerwie trener nas poinformował, co powinniśmy zmienić, z jakim nastawieniem powinniśmy wyjść i na co zwracać szczególną uwagę. Już po tym, jak widział pewne rzeczy w pierwszej połowie, to się udało. Zacieśniliśmy nasze szyki obronne, z czego zdobywaliśmy najłatwiejsze bramki w piłce ręcznej, czyli z kontry, rzuty na pustą bramkę, to zawsze trochę podcina skrzydła przeciwnikom. My jesteśmy zadowoleni, przyjechaliśmy tutaj grać z Wisły liderem, drugim zespołem w tabeli i widzieliśmy, to nie będzie łatwy mecz. Oczywiście dla nas wielu zawodników, którzy po miesiącach świata jeszcze muszą regenerować, nie mogli zagrać ten mecz. W pierwszej części wielu dobrych interwencji Galei dali możliwość Górnikowi zagrać z pewnością w obronie i w ataku. Na przerwie był remis, a w drugiej połowie już od początku zagraliśmy bardzo dobrze w obronie i teraz odwrotnie nasz Władimir Cupara dużo nam pomógł i my zrobiliśmy wielu bramek z kontry i to dało nam potem spokój przez ostatnie minuty. Taki kwalitny rywal, jakim Vive Kielce jest, u takiego wszystkie te blendy a problemy widzą na powierzch, widzą nad wodą, a jest to bardzo dobrze widzieć wszystko. Także mamy na czym pracować, mamy motywację, mamy jasny cel. Wiemy, że musimy więcej oczekiwać od niektórych naszych rozgrywających, którzy są tu nowi, jako jest Szymon Sićko, jako jest Łukasz Gogula, który się teraz wrócił po operacji wiązandel skrzyżowych. Nie mieliśmy Aleksandra Tatarincewa, który jest najlepszy rozgrywający, najniebezpieczniejszy. Także to wszystko jak się zasumuje, tak myślę, że ten wynik nie jest aż tak zły, aczkolwiek muszę powiedzieć naprawdę, że nie jestem nacięty z tego drugiego polczasu. Spotkanie z Vive było debiutem w barwach Górnika Wiktora Kubały, który do drużyny dołączył zaledwie 2 dni wcześniej. Były zawodnik Chrobrego Głogów zdobył od razu przed zabrzańską publicznością pierwszą bramkę. Czuję się bardzo dobrze. No, chłopaki mnie świetnie przyjęli w szatni. Myślę, że się jakoś już fajnie w miarę zaaklimatyzowałem. Bardzo ciepło to tak odebrałem z ich strony. To wszystko miło mnie i ciepło przywitali. A co do meczu, to no szkoda, za dużo przegraliśmy. Myślę, że jeszcze kilka bramek mogliśmy dorzucić i jeszcze kilka więcej wybronić i ten wynik mógł wyglądać dużo lepiej. Kolejnym rywalem Górnika będzie Sandra Spa Pogoń Szczecin. Wyjazdowe spotkanie odbędzie się w sobotę 2 lutego. Kolejny mecz przed własną publicznością Zabrzanie rozegrają 7 lutego o godzinie 18.30. Trójkolorowi zmierzą się wtedy z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski.